Robin Devine, Hoover, Axel, and you know how we do. Siemano, witajcie w pierwszym Q&A na moim kanale. Troszeczkę pytań się uzbierało, co na Instagramie zadawałem, tam ten Instastory dodawałem, to na społeczności na YouTubie i pod filmem tam kazałem wam zadawać pytań, trochę pytań się uzbierało, a na samym wstępie chciałbym wytłumaczyć, skąd się w ogóle wzięła nazwa Woźniak 2464. Jest to druga nazwa tego kanału, pierwsza nazwa to była Mafia Czernice, ale po dwóch latach stwierdziłem, że trzeba swoją nazwę i bo dużo w tamtym czasie się po prostu dużo mafii się otwierało, mafia, no różnorodność, tylko było słowo mafia i inny człon, multum się tego pojawiało, także postanowiłem zmienić nazwę w 2016 na nazwę Woźniak 2464. I pewnie się zastanawiacie, co te liczby oznaczają, to już tłumaczę. Dwójka to logiczne, to jest, że druga nazwa kanału. Czwórka to troszeczkę odbiega od tych jakby... znaczy, odbiega, może nie odbiega, to ona po... ona mówi o tym, że od 2013 był rozpoczęty kanał, był utworzony 15 czerwca, a w 14 zacząłem bardziej systematycznie nagrywać. I to właśnie ta czwórka no jest od tego, że tak jakby od 2014 zacząłem coraz to więcej filmów nagrywać i publikować. Szóstka to jest, że w 2016 została zmieniona ta nazwa. A ta druga czwórka jest kompletnie no po prostu odbiega od tych wydarzeń YouTube'owych. Ona jest związana z uprawami jakimi nasze gospodarstwo zajmowało się na tamtą chwilę, kiedy zmieniałem nazwę, czyli było to zboża, była to kukurydza, był to burak cukrowy i był to rzepak. Na tą chwilę rzepaku nie siejemy. I tak to właśnie wygląda. A co do pytań, to pytań się troszeczkę uzbierało. To zaczynamy lecieć z pytaniami. Ile mam lat? 21 kończę w kwietniu. Prosta rachuba. Ostatni wypust wieku 20. Tak można powiedzieć. Rocznik 2000. Ile lat ma wasze gospodarstwo? Nasze gospodarstwo... dokładnej daty ciężko, mogę się o rok w tą pomylić, to będzie 1968 albo 69, to tutaj gdzieś dokładnie w rogu wyświetlę i wtedy wykaże się, ile jest lat. Czy planujecie jakieś nowe nabytki w tym roku, ciągniki, maszyny? W tym roku powiem tak, może być nowy nabytek, albo nie będzie. To jeszcze wszystko się w czasie okaże. Jaka maszyna, co, to dowiecie się wkrótce, dlatego śledźcie mój kanał. Także wszystko wyjdzie... z biegiem czasu się dowiecie. Jakie roczniki? 30, 55, MTZ 82 i Belarusa 952.2. No to chronologicznie ustawiając, to najstarszym ciągnikiem rocznikowo jest C355 ze 74. Potem jest 30 z 82. Rusek 82, tego którego tam wcześniej dodawałem vlog, który robimy skrzynię, który jest przy turze, to jest 84. No i nowy Belarus 952 jest 2019 roku. Jakie macie zwierzęta i ile? No to tak, zwierząt posiadamy na dzień dzisiejszy bydła prawie, no będzie 50 sztuk z małymi licząc. Jak się sprawuje forsznic i czy były w nim jakieś awarie w te żniwa? Co do kombajnu, naprawdę nie mam zastrzeżeń, kombaj jest elegancko, chodzi na całe żniwa.
tylko był smarowany, tankowany i pole. Także nic się nie działo. Kombaj był, dobrze się sprawował, a co do headeru, to strzeliły nam 3 kose i to chyba była wina targańca. Tam, tak jak zauważyliśmy, ten targaniec kiedyś się byłemu chyba właścicielowi wyrwał i tak jakby gdzieś naprężenia powstały i no po prostu źle to docina i po prostu urywało nam 3 kosy. Ale spokojnie będziemy dokładać Schumachera, bo ten targaniec to ponoć wada fabryczna tych zielonych skrzatów niemieckich. Także zobaczymy, jak będzie chodził na tym Schumacherze. Czy będziesz nagrywał więcej vlogów? Jak na tą chwilę, to znaczy skonstruuję to inaczej. Będę starał się nagrywać więcej vlogów, jak będzie mi czas pozwalał na to i w miarę możliwości będę to publikował. Ale chcę właśnie rozwinąć kanał pod względem vlogami, bo na vloga łapiesz kamerę do ręki i nagrywasz, a tak to nie zawsze jest możliwość nagrania normalnego filmu pod muzykę, bo niektóre większość pracy już będę ja wykonywał. Teraz jak skończyłem szkołę, to jest więcej czasu. No po prostu będzie więcej czasu, no zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Z jakiego województwa jesteś? Jestem z zachodniopomorskiego. Kiedy film z MTZ, no to Q&A miał się w ogóle wcześniej pojawić, ale to film z MTZ jako z remontu to już się pojawił, ale umówienie MTZ tego poskładamy, to wtedy będzie już takie podsumowanie, co i jak przez ile lat się działo i ile już było zrobione. Także starego MTZ-a mówimy. Planujesz przejąć gospodarstwo w przyszłości? Oczywiście, że planuję. Jak to się ma? Planuję przejąć gospodarstwo w przyszłości. Także o to się nie martwcie. Będę kontynuował pracę na gospodarstwie, jak i vlogi. Kartka mi tu spada, muszę ją lekko trzymać. Jak się sprawuje Belarus i czy mamy w planach kupić ciągnik? Jak na tą porę i na ten dzień i na tą godzinę nawet nie mam takiej myśli, żeby kupić drugi ciągnik. Życie pokaże, co na daną chwilę będziemy kupywać, ale jak na razie to będziemy kupywać, a nie zdradzę, nie będziecie mieć taką małą zajawkę ciekawości, wtedy będziecie może systematycznie na bieżąco śledzić moje filmy. A jak się sprawuje Belarus? Nowy Belarus ma chyba na tą chwilę od tamtego filmu, co wydałem, od filmu wydany w tamtym roku, na tą chwilę ma prawie 500 motogodzin. Przechodził bez, no w ogóle jest bez awaryjnej na tą porę i oby tak zostało. Chodzi głównie przy opryskiwaczu i przy tym, no przy pracach działankowych. A jeśli chodzi o starego Ruska, to naprawdę stary Rusek to miód, cud i orzeczki. To co on wyczyniał w naszym gospodarstwie i to co przepracował, to jest szapoba. Ale więcej opowiem w kolejnym filmie na jego temat, bo za dużo to nie będę zdradzał, bo nie wiadomo ile będzie ten, żeby za długi ten Q&A pierwszy nie był. Kiedy dokończycie remont obory? Remont obory jest planowany na wiosnę, w sumie już jak się zrobi cieplej, żeby ten beton tam można było lać. Najpierw to musimy zrobić wybiegi, żeby tą drugą grupę mniejszych cielaków sobie tam wypuszczać podczas wywalania obornika, bo jak na razie to je puszczamy tutaj na korytarz do obory, póki są mniejsze, wiadomo. Jak będą większe, to już tak się nie da. Ale to spokojnie, na pewno będę robił filmy o przerabianiu obory, ale chcemy tak do czerwca ogarnąć ten temat, żeby mieć już dziecielaki trzymać, bo jak mniejsze to wiadomo, mniej miejsca potrzebujemy, a czym większe to już trzeba więcej miejsca. I czy będzie można wpaść do ciebie na firmę? Znaczy powiem tak, wpaść można zawsze, jakiś tam kontakt wcześniej i możemy się tam zgadać.
Tak właśnie. Co sądzisz o Marcenie Holland? Film był na kanale w tamtym roku, tak samo robiłem prezentację New Hollanda. Trochę może i zakończył mnie za zbytnio, ale będę się starał właśnie z filmami pod względem jakościowym, jak i dźwiękowym, robić je coraz lepiej. A co do samego New Hollanda, do marki New Holland, niektórzy narzekają, negują New Hollanda, ale według mnie, jeśli chodzi o ten dany model, T7220 na Power Commandzie, jeśli chodzi o skrzynię lepszych skrzyni, w New Hollandzie nie uznaję, to jest najlepsza skrzynia według mnie. A co do samej marki, no jak w każdej marce znajdują się plusy i minusy. Tak jak niektórzy wolą blondynki, niektórzy lubią blondynki, niektórzy brunetki. Także niektórzy lubią John Deere, niektórzy lubią New Hollanda. I tego nie da się pogodzić nigdy. Także to byłoby na tyle. Myślę, że taki pierwszy Q&A na tym kanale się podobał. Także zostawcie tu tam coś pod sobie. A i bym zapomniał, tam na dole w opisie stworzył się Team WPS. Znaczy on już jest chyba od roku i tam na dole wpadajcie do chłopaków. Zobaczcie, co oni tam działają na swoich kanałach. Może kiedyś jakąś razem produkcję zrobimy, ale to czas pokaże. To by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć!